Cześć wam czołem, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku Gwiezdnych Przygód 2 na tubie. Na mojej tubie, moskiciej tubie. Ach, co dzisiaj mamy w planach? Tworzą nam się trzy pojazdy aktualnie. Agena 1 z kontraktu na Agenę, czyli pierwszy pojazd z dokiem na orbicie i trenowanie. Ogólnie będzie to, podejrzewam, że seria kontraktów, w których będziemy właśnie trenować dokowanie na orbicie. Dodatkowo tworzy nam się rower, czyli pierwszy łazik. Na razie to się nazywa rower Krybiński, ale potem nazwę, podejrzewam, że zmienimy. Czyli pierwszy łazik, pierwszy pojazd kołowy, który prawdopodobnie stanie na powierzchni, czy pojedzie na powierzchni Moona. No i tworzy nam się Rogalik 1, czyli taki mały pojaździk, dzięki któremu chciałbym jeden tutaj kontrakt wykonać i zarobić troszeczkę pieniędzy i troszeczkę nauki. No i dobra, w takim wypadku niech się stworzy Agena 1. Na razie niestety żadnych badań nie prowadzimy, po prostu nie mamy wystarczająco punktów naukowych i żadnych upgrade'ów też tutaj widzę, że nie mamy. Okej, Agena 1 gotowa. Mamy jeszcze tutaj w naszym, powiedzmy, że ekwipunku, w naszym zasobie, mamy jeszcze pojazd bezosobowy, lądownik księżycowy. Jednakże jego na razie jeszcze nie zamierzam użyć. On nie był jakiś specjalnie drogi, więc tutaj nic się nie stanie, jeżeli będziemy go przechowywać. Generalnie nie jestem pewien, czy chcę do końca użyć. Szczególnie, że w tym momencie mamy ten cały kontrakt na Agenę. I ten kontrakt jest taki, że pierwszy pojazd bezzałogowy, który odpalimy w tym momencie, będzie przypisany jako Agena 1. To potem trzeba jakoś zmieniać w opcjach i w ogóle jakieś tam kombinować, żeby to nam się tak naprawdę nie popsuło. I właśnie chcę tego specjalnie ruszać. I musimy dostać się na mniej więcej 330 km nad poziomem Morza Karybskiego, czyli orbita 330 km. Nie będzie to jakoś, mam nadzieję, specjalnie trudne. Przynajmniej nie powinno być trudne. Już nie raz, nie dwa robiliśmy tego typu rzeczy, więc zapłon i odczepiamy się i lecimy. No jak sami widzicie, no nie jest to jakoś skomplikowana konstrukcja, jeżeli chodzi o Agenę, ale chciałem zrobić coś możliwie prostego, wyposażonego w RCS-y i też w kilka anten, żeby ewentualnie można było tutaj utrzymywać kontakt. O Boże. I oczywiście się zagadałem. I trochę przedobrzyliśmy. Kurde, jak zawsze. Jak zawsze, jak się rozgadam, to już koniec. Mieliśmy zrobić 300 km, zrobiliśmy 2300. Dobra, rozdzielenie w takim rozrachunku. Na szczęście mamy jeszcze RCS-y, więc nie ma tego złego. Korzystajmy z RCS-ów teraz. Trochę tych RCS-ów mamy, więc nie powinno być źle. Potrzebujemy około 330 km. Mam nadzieję, że starczy nam właśnie na to paliwka. 330. I teraz będziemy potrzebowali na 330 km, czyli w naszej apoapsie, jak możliwe najszybciej przyspieszyć. Mam nadzieję, że mi starczy właśnie paliwa, żeby wyrównać naszą orbitę, co wcale takie oczywiste się w tym momencie nie wydaje. Tu mamy Kemidę 1, czyli Kemida 1 będzie cały czas w zasięgu naszego działania, żebyśmy mieli połączenie i kontrolę nad pojazdem. No dobra, liczmy, że starczy na tych RCS-ów. Kurde, to miał być zwykły, prosty lot, ale oczywiście się zagadałem. I wyszło jak wyszło, oczywiście. Standardowo. Tu raczej nikt nie powinien się czuć jakoś specjalnie zdziwiony. Okej. 45 sekund do apoapsy. Ustawmy się. W sumie ustawmy się w stronę. Dajmy komputerowi, żeby nam ustawił się ciągle w stronę naszego wskaźnika prograde. Wydaje mi się, że raczej tu nic się złego wydarzyć nie powinno. Z naciskiem na raczej. Ach, chwila prawdy, że tak to ujmę. 20 sekund, odpalamy RCS-y. Dodatkowo dorzuciłem tutaj tak, są 4 RCS-y tutaj po bokach, tak, na zewnątrz, powiedzmy, że na zewnątrz tej satelitki. Dodatkowo mamy też RCS-y umiejscowione tutaj z tyłu, żebyśmy mieli tylko i wyłącznie dobre przyspieszenie w tym pojeździe. No i dobra,
Dwie trzecie zużyliśmy paliwa i można powiedzieć, że prawie udaje nam się osiągnąć orbitę. Jeszcze troszeczkę, jeszcze momencik i będziemy mieć orbitę i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć orbitę właśnie 330 na 330 km. Właśnie takie mamy w tym momencie zadanie. 300. Yes! Udało się. Kontrakt, moi drodzy Państwo, wypełniony. Zadanie wykonane, kontrakt wykonany. Dostaliśmy w zamian w tym momencie 27 tysięcy funduszy, 12 nauki, 18 reputacji, czyli miło. Dodatkowo wypełniliśmy tam kilka tych parametrów kontraktowych. I teraz ten pojazd, który nazwałem roboczo Agena 1, będzie traktowany przez grę jako właśnie jako pojazd Agena, tak? Już powiedzmy, że oficjalnie jako pojazd Agena. I potem, że w przyszłości będą jeszcze na niego jakieś kontrakty, przynajmniej taką mam nadzieję. Można powiedzieć, że to będzie taki mały zaczątek naszej stacji może kosmicznej. Jeszcze pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyniknie, co z tego wyjdzie. Ok, kończymy tworzenie Ageny 2, czyli pojazdu załogowego, którego celem będzie zadokowanie do Ageny 1, którą przed chwilą umieściliśmy na orbicie. I mam nadzieję, że to wszystko jakoś sensownie wyjdzie. I poleci Full Je, który właśnie o to przed chwilą prosił na czacie. Fulek, mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Więc będzie to nasza pierwsza operacja na orbicie z dokowaniem. Jeszcze nie dokowaliśmy tutaj. Dopiero w sumie niedawno odkryliśmy tak naprawdę. Niedawno odkryliśmy samą możliwość w ogóle tworzenia, montowania i używania doków, więc no to będzie dość ciekawe doświadczenie, podejrzewam. Raczej wszystko powinno działać. Konstrukcja to sprawdzona, konstrukcja nośna, rakieta nośna wnosząca nas na orbitę to oczywiście sprawdzony Herkules 1. To raczej nic złego się zdarzyć, wydaje mi się, że nie powinno. Fazy są dobrze zaprojektowane. Fulje to dobry i sprawdzony karbonauta, więc tutaj raczej nic złego się nie powinno wydarzyć. Lecimy na Agenę 1. Tym razem postaram się nie zapomnieć, aby obserwować cały czas naszą apoapsę, jak to miało miejsce w przypadku Ageny 1. W przypadku Ageny 2, czyli wersji załogowej z Fulie na pokładzie, raczej tutaj nie powinienem tego błędu popełnić, podejrzewam. Zostało nam 500 metrów w zbiornikach. Będzie raczej dobrze. Musimy jakieś 274 km nad powierzchnią karbinu się wzbić. Taki mam mniej więcej plan. 274 km. I teraz tak, żeby to wszystko ładnie spłynęło i żebyśmy nie mieli, albo ewentualnie to odzyskać, żebyśmy mieli śmieci na orbicie, to się rozłączamy. W sumie najpierw może pozbywamy się owiewki, co powinniśmy już o wiele wcześniej zrobić. Dodatkowo rozłączamy tutaj bazę od owiewek. No i moi drodzy Państwo, no, nie mamy tutaj żadnego silnika teoretycznie, tak? No tak, nie mamy. Ale mamy silniki RCS. To właśnie one posłużą nam na wyrównanie naszej orbity na 270 km. Mam tylko szczerą nadzieję, że 270 km nie odnosi się do Ageny 1, bo tu mi coś trochę nie pasuje, przyznam szczerze. Coś mi tu nie pasuje w tych 270 kilometrach, przyznam szczerze, no ale nie będę się teraz z tym zbytnio specjalnie przejmował. Ok, pora wyrównać naszą orbitę przy pomocy RCS-ów. Zapłon. Nie jest to może jakieś wielkie przyspieszenie, ale z pewnością wystarczające do tego, żeby wyrównać naszą orbitę, aby była 274 na 274 mniej więcej kilometry nad powierzchnią karbinu. I zużyliśmy aktualnie 40 jednostek paliwka do RCS-ów, czyli daje to nam jakieś, nie wiem,
niecałe 20% naszego aktualnego zapasu paliwowego RCS-owego. Tak mniej więcej z moich bardzo prostych rachunków wynikało. Perapsa 250 km, 260, 270. No i teraz musimy tylko i aż zadokować do Ageny 1. I jak my to teraz zrobimy? Możemy to na dwa sposoby zrobić. Albo obniżymy orbitę Ageny 1, albo podwyższymy naszą orbitę. Z tym, że trzeba będzie to oczywiście zrobić z tak zwaną głową. Więc ja zamierzam dokładnie to wykonać. Ok, 81 metrów przyspieszenia będziemy potrzebować. Piece of cake, czy piece a cake, jakoś tak, czy piece on you. Jakoś tak, oś. Dobra. No i odpalamy RCS-y. W ten sposób wzbijemy się na wyższą atmosferę, dzięki czemu, mimo że Agena jest za nami, to właśnie dzięki tej wyższej orbicie, no powiedzmy, że będziemy wolniej okrążać Kerbin, tym samym właśnie nadgonimy Agenę 1. Jak sami wiecie, właśnie już prawie to zrobiliśmy. W tym miejscu mamy pokazane, że będzie bliskie spotkanie trzeciego stopnia Ageny 1 z Ageną 2. 4,5 km, to nie jest zły wynik. Czy mogę to jakoś poprawić? Mogę, jeżeli trochę pokombinuję RCS-ami w kierunku górnym. Tak sami widzicie, troszeczkę nachyla naszą orbitę i w ten sposób możemy wyregulować, jak blisko Ageny 1 podlecimy. 0,9 km, 0,8, 0,5, kurde, świetny wynik. Po prostu świetny wynik. Zostało nam jeszcze ponad połowa naszego paliwa RCS-owego. Wydaje mi się, że raczej powinno spokojnie go wystarczyć, żeby wyhamować naszą prędkość względem Ageny 1. I Agena 2 będziemy mogli zdokować do Ageny 1. Przynajmniej taki jest plan. Co z tego wyjdzie, to się za chwilę okaże. Przyspieszmy czas. I jak sami widzicie, Agena 1 zbliża się do Ageny 2. I zaraz w tym miejscu, w intersekcji 1, zbliżymy się do naszego celu. Teraz musimy wyhamować naszą prędkość względem jedynki. I mam szczerą nadzieję, że starczy mi do tego paliwa RCS, ale raczej wydaje mi się, że powinno nam w zupełności to wystarczyć. Przyspieszmy jeszcze na chwilę czas. Tak na około, nie wiem, 2 km. No w sumie w tym momencie wydaje się już to całkiem dobrym pomysłem, żeby zacząć hamowanie, podejrzewam. No to był całkiem dobry pomysł, żeby zacząć hamować. Już nawet troszeczkę za późno widzę, że zaczęliśmy hamować, bo troszeczkę możemy minąć Agenę 1, ale nie szkodzi. Grunt, żeby w jedynkę tylko nie uderzyć tak naprawdę. To jest najważniejsze. No troszeczkę się minęliśmy, ale tak naprawdę po pierwsze niedużo, a po drugie została nam jeszcze cała masa paliwa do dyspozycji. O 800 metrów się minęliśmy. No nie jest to jakiś strasznie zły wynik. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że naprawdę no mieliśmy dość tutaj mały wpływ na to, jak dokładnie uda nam się trafić, tak? Te silniki, jak mówiłem, no nie należą do specjalnie szybkich. I będzie zaraz dokowanie, tylko niestety nie pomyślałem nad jedną rzeczą i będzie to prawdopodobnie dokowanie w nocy. To nie jest fajna rzecz. Chociaż w sumie nie, przepraszam, poprawka. Słoneczko jest jeszcze wysoko. Więc chyba dokowania w nocy raczej nie przewiduję. To się zaraz okaże. O! Możemy nawiązać już prawie, że kontakt wizualny z Ageną 1. Już nie jest małym punkcikiem gdzieś tam hen daleko. Tylko jest całkiem konkretnym pojazdem, konkretnym punktem widocznym na niebie. Ok, zaraz trzeba będzie wyhamować. Zbliżamy się do Ageny 1 z prędkością 3,5 metra na sekundę. Ok. Trzeba wyhamować naszą prędkość i ogarnąć, co tu się dzieje. Dobra, jak wygląda nasza sytuacja? Agena 1 powinna już być praktycznie... O! Widać Agena 1. Przełączamy teraz sterowanie. Teraz, czy ja tu zamontowałem... Jezus, czy ja tu zamontowałem dwa doki? Czy mi się wydaje? Zamontowałem chyba dwa doki naraz, Jezus. O Boże, mam dwa doki. O Boże. Zaraz, czemu tu mam dwa doki? Zaraz.
Czy to się tłumaczy, czemu ja zamontowałem z tyłu naszego statku dwa doki? Bo coś tutaj nie rozumiem. O, dobra. Jednego doku się pozbyliśmy. Dobra. Przyjmujemy teraz kontrolę nad tym miejscem, czyli nasz sztuczny horyzont będzie teraz wskazywał przód, który jest wskazywany przez dok. Zaznaczmy sobie dok w wagenie. Nie wiem, czemu tam się pokazało. Dobra, już jest ok. I teraz tylko i wyłącznie, albo i aż zadokować. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo możemy to zrobić tylko i wyłącznie tymi guzikami odpowiedzialnymi za ruch RCS-ami, co w sumie no, nie jest takie proste. Albo możemy sobie zmienić tryb działania sterowania na tryb dokowania. I w ten sposób mamy teraz dwa tryby działania w tym trybie dokowania. Mamy tryb linearny, czyli że możemy poruszać się do przodu, do tyłu. Lewo, prawo, tutaj troszeczkę na odwrót jest, więc zmienia kamerę. Warto zmienić sobie też kamerę na chase, więc do przodu, do tyłu, lewo, prawo, obrót. Jeżeli chodzi o jakiś bardziej zaawansowany ruch, pochylenie i odchylenie, to możemy wcisnąć spację, wtedy nam się zmieni tryb na rotacyjny. Możemy się właśnie obracać lewo, prawo, w ten mniej więcej sposób. I ogólnie takie dokowanie jest naprawdę bardzo prostą sprawą, jeżeli mam być szczery. Takie dokowanie to jest praktycznie przyjemność i nic tak naprawdę trudniejszego. Dobra, nasz cel jest zaznaczony. Teraz tylko i aż zadokować. Troszeczkę skorygować. Musimy też ładniej podejść do Ageny 1. Teraz wypadałoby się obrócić. Przy obracaniu mam na przykład dostęp do SAS-ów, czyli kół zamachowych albo po prostu kapsuły, to możemy to po prostu włączyć w RCS na ten moment, żeby nie tracić paliwa i wykonać to przy mocy samych właśnie kół do obrotu, żeby nie tracić właśnie RCS-ów. Grunt przy dokowaniu, grunt to jest zachować prędkość względnie niską względem jednego i drugiego pojazdu, tak? Czyli musimy wyhamować naszą prędkość względną, żebyśmy mogli właśnie operować już nie przy parabolach orbitalnych, przy trajektoriach orbitalnych, tylko właśnie przy trajektoriach takich bardziej na ludzki, chłopski rozum, żeby w coś trafić. Okej. Wyrównajmy nasze pojazdy, żeby ładnie równo, żebyśmy mieli dobry punkt odniesienia. Okej, wyhamujmy ruch w górę i zaraz będzie dokowanie. Z tego, co mi się wydaje, tak, mamy tu w ogóle światło, co ciekawe, które w sumie dużo z tego, co widzę, nam nie daje, więc to światełko tutaj jednak troszeczkę z beje zamontowałem, bo one kompletnie nic nie daje, ale mówi się trudno. Możemy troszkę obrócić się w prawo. O. Pięknie. No i dokujemy. Już raczej nic nam nie powinno w tym przeszkodzić. Chwila prawdy. Zamknijcie dzieci oczy. Jest! Udało się! Agena 1 połączyła się z Ageną 2. I powinniśmy prawdopodobnie wypełnić kontrakt. Tak jest! Dokowanie na orbicie mogę uznać za udane. 25 tysięcy kerbalo złotych i 12 nauki jest moje. No tylko tutaj kilka tam parametrów wypełniliśmy. Odzyskaliśmy części, nic tam tak naprawdę ważnego. Grunt, że udało nam się dokowanie. Cenzury stety czy niestety nie ma. Och, to była piękna misja. Pora w tym momencie, aby Rickson, wydaje mi się, aby Rickson wrócił na powierzchnię karbinu. I przyznam szczerze, że przeleję praktycznie część tego naszego paliwka do Ageny 1, ponieważ w tym momencie pojazd z Rixonem wróci na Kerbin, a Gena będzie dalej tkwiła tutaj gdzieś na orbicie. Więc niech ona tutaj ma trochę więcej paliwa, bo my i tak więcej w sumie w tym momencie nie potrzebujemy. Rozszczepmy pojazdy. Pojazdy rozszczepione. Pora, by Fulje wrócił na Kerbin. Czy ja powiedziałem Rickson? O mój Boże. Stęsknię się za Ricksonem, to widać.
Fulia już zawsze będzie szczeniu Riksona. No miejmy nadzieję, że nie. Zaraz, tylko teraz pytanie, czy nam starczy paliwa, żeby... to będzie ciekawe. Mogę trochę jednak przedobrzyć i nie doszacować ilości paliwa RCS-owego, którego będziemy potrzebować do tego manewru. Ewentualnie idealnie wyliczyć. Jedno z dwojga. Albo minimalnie zabraknie, albo będzie idealnie, idealnie. Nie, luzik. Idealnie. Dosłownie idealnie. Dam, nie wiem, te 30 km. Na taką wysokość to wydaje się odpowiedni profil wejścia w atmosferę. Wydaje mi się, że trzeba teraz rozdzielić moduł dowodzenia od reszty pojazdu. Rozdzielenie. I w takim rozrachunku wchodzimy w atmosferę. Fuluś, wszyscy trzymamy aktualnie za ciebie kciuki. Raczej nic złego się wydarzyć nie powinno, ale nigdy nie wiadomo. Akurat będziemy jakoś w okolicach KSP lądować, podejrzewam. Przepraszam, w okolicach KSC. Fuluś, ty też możesz trzymać kciuki, ponieważ ty w tym momencie specjalnie masz dużo do roboty. Zaraz. Spadochron jest? Jest. Niestety on przez kompresor tekstur, przez inny mod robi się ciemny przy wejściu w atmosferze, ale on jeszcze tutaj jest. Nic złego się nie dzieje. Właśnie, fuluje, jak tam? Ciepło ci czy nie ciepło? No, w sumie całkiem spokojne wejście w atmosferę. Nawet nie przestrzeliłem, tylko sporo nie dostrzeliłem, przyznam szczerze. Myślałem, że wylądujemy gdzieś w okolicach Grybalskiego kontynentu, a tu się jednak, proszę bardzo, myliłem. Jednak hamowanie kapsuły całkiem konkretnie hamują w atmosferze. Odpalamy spadochron i lądujemy. Jebudu. Fuluś twierdzi, że to już jego druga misja, po której wrócił na Kerbin. No to gratulujemy, Fuluś, gratulujemy. A my tymczasem całkiem najgorzej z tym pod względem funduszy, reputacji, trochę mało nauki, ale to prędzej czy później się powinno zmienić.